Nazywam się Jacek Zjawiony. Jestem pracownikiem IBM-a, tak jak kolega Michał. Już mnie zdradziłeś. Wybacz. Zatem tak jak tutaj, dzięki w ogóle Krzysiek za zaproszenie na ten event. Także chciałem Wam pokrótce przedstawić naszego IBM Clouda. Jeśli chodzi o rynek obliczeniowy publiczny, póki co IBM Cloud jest młodym gniewnym, który próbuje się wbić na rynek i przełamać dominację AWS-u. Mogę powiedzieć, że inwestycje poczynione ze strony IBM-u w chmurę są bardzo duże. Głośniej? Dobra. Może mikrofon. Aktualnie w zasadzie posiadamy data center na całym świecie, wtedy poza Afryką, jeśli chodzi o kontynenty. Taka krótka ciekawostka. Do tej pory, dzięki Michał, nasi kompetytorzy, zwłaszcza AWS, próbowali podważyć naszą pozycję jako prawdziwy cloud, twierdząc, że to po prostu tylko worldwide hosting z rozwiniętym compliance certyfikatami, ale już to się zmieniło. Teraz możemy stwierdzić, że to jest naprawdę, mamy sporo serwisów typowo as a service, typowo cloudowych. Tu możecie zobaczyć, jak bardzo chwalimy się w porównaniu z AWS-em, jak jesteśmy szybsi, jeśli chodzi o wewnętrzną sieć, jeśli chodzi o ilość data center na całym świecie. Także właśnie jeśli chodzi o ilość data center, 55 łącznie z points of presence, czyli punktami dostępu do sieci i samych podami, czyli gdzie fizycznie znajdują się maszyny fizyczne. Tutaj możecie zauważyć takie overview wszystkich serwisów, jakie oferuje IBM Cloud. Może tytułem wstępu. IBM Cloud pierwotnie był został oparty o SoftLayera, czyli firmę, którą IBM zakupił w 2013 za widzimy 3 miliardy dolarów. Swego czasu SoftLayer był bardziej sfokusowany na rynek amerykański, tam miał głównie data centry i były to usługi unmanaged, czyli niejako klient sobie prowizjonował jakiś tam wirtualny serwer, czy też fizyczną maszynkę. Całą konfigurację, instalację, czy też zarządzanie późniejszym musiał załatwić sobie w własnym zakresie. To się zmieniło po tym, jak SoftLayer wykupił IBM, czyli tak jak musicie zobaczyć tą dolną część Cloud Infrastructure, to można by opisać jako SoftLayer, wtedy jak to zakupiliśmy. IBM zaczął stopniowo używać SoftLayer jako takiej fizycznej warstwy pod wszystkie usługi chmurowe. Aktualnie zostało zunifikowane pod jednym portalem. Do tej pory było troszeczkę to rozproszone, nie było to tak elegancko zrobione jak w przypadku AWS-u, kiedy wszystko mamy w jednym eleganckim portalu, ale aktualnie zbliżamy się do tego samego modelu, kiedy mamy wszystkie usługi dostępne pod jednym portalem. Wcześniej nazywało się to Bluemix, aktualnie to już jest jako IBM Cloud. Software możecie znaleźć pod publiczną nazwą IBM Cloud Infrastructure. Jeśli chodzi o kilka faktów, jeśli chodzi o IBM Cloud. Przede wszystkim IBM oferuje wiele usług, które zintegrowaliśmy z SoftLayerem, na którym możemy stawiać czy to VMware'owy stack,
out of the box, z automatyzowanym provisioningiem, gotowe maszynki do SAP-a, oferta tak zwanych wirtualnych serwerów, czyli gotowe wirtualne maszyny na Xenie, które w software provisioning przeciągu nawet 2-3 dni, w zależności od customizacji. Jeśli chodzi o fizyczne maszynki, czyli bare metale, zazwyczaj jest to do 4 godzin. Zdarza się więcej, ale rzadko. Jeśli chodzi o takie ciekawostki odnośnie naszego clouda, aktualnie IBM Cloud opiera się na software, czyli tej firmy, którą przyjęliśmy w 2013. Wcześniej mieliśmy inne oferty cloudowe, nie wiem, czy też na przykład CMS, Cloud Managed Services, wcześniej znane jako SC+. Co ciekawe, był to oferty, który był dość drogi, bardziej stargetowany dla klientów takich enterprise'owych. Jednakże z uwagi na nie za dużą liczbę klientów został, mówiąc o wiarnie, zabrany. Co ciekawe, binarno zmartwychwstał i infrastrukturą, która jest użyta do jego następcy, jest również software, czyli na wielką wystarczy. A tutaj taki slajd, tutaj chciałem pokazać, jeśli patrzycie, infrastructure as a service, czyli co do tej pory software co oferował, czyli warstwę fizyczną plus wirtualizatora typu XXI. Aktualnie software wprowadził serwisy aż do software as a service, poczynając od środowiska runtime, chociażby jak na przykład Blux, który pierwotnie nazywał się Blux, czyli taki środowisko runtime dla deweloperów, w którym deweloperzy mogli sobie kodować, w zasadzie nie zwracając sobie głowy o środowisko, przygotowanie środowiska dla deweloperów i móc mieć gotowe środowisko. Później z czasem się to rozrosło, mamy usługi AI, analityka, Watson, ale to będę o tym pokrótce mówił. A tutaj krótki slajd pokazujący, czym IBM najbardziej się chwali, jeśli chodzi o IBM Cloud, czyli zaczynając od lewej, bare metal, czyli fizyczne maszyny, w którym klient ma dostęp również do warstwy hypervisory. Czyli w odróżnieniu na przykład do AWS możemy postawić sobie swojego własnego hypervisora i mieć do niego bezpośredni dostęp. Także mamy większą elastyczność pod kątem zarządzania swoim klontem w cloudzie. To się przydaje chociażby do problemu licencyjnym z Oracle, który licencjuje pod fizyczne kody. Także możemy sobie tutaj być bardziej elastyczni pod tym kątem. Wirtualne serwery to... Co to są za maszyny? X86 nie macie przecież. Generalnie wszystko wie się X86. Tak, no ale wy swoich już nie macie. Swoich, to znaczy? To znaczy IBM. Okej, okay, no, sam biznes został sprzedany tam Lenovo, jeśli chodzi o laptopy. Generalnie wszystkie te data centry są w praktyce leasingowane od dostaw do dostaw. Także jeśli chodzi o fizyczny sprzęt, który jest w data centry, to są wszystkie Intelowe maszynki x86. Teraz głównie wymieniam na Skylake ten najnowsze. Również są maszynki na powerach, jeśli chodzi o środowisko Open Power. Ale to później będę o tym mówił. Ale głównie jeśli chodzi o sprzęt, to mówimy o X86. Wirtualne serwery, czyli klient dostaje gotową wirtualną maszynę już na hipermajzerze zarządzanym przez IBM Cloud. Kontenery Kubernetes do zarządzania kontenerami, mamy własny offering do zarządzania kontenerami Kubernetes, taki nasz odpowiednik Google Kubernetes Engine. Cloud Foundry, to wspomniany wcześniej Bloomix, jak to nazywamy, czyli jako środowisko runtime do deweloperów gotowe do użytku.
Cloud Functions to jest nasza wiemowa implementacja Apache OpenWSL, czyli aplikacje serwerlessowe, czyli tam pracujące tylko na jakieś konkretne elementy. A tutaj czymś przynajmniej się chwali, czyli nasza Unix potrójna sieć. Trzy niezależne, w zasadzie dwie tak naprawdę fizycznie separowane sieci, czyli każda maszyna wirtualna, czy też operator, który zostaje wdeployowany w IBM Cloudzie, posiada trzy rodzaje dostępu. Czyli de facto mamy dostęp z publicznym IP-kiem, z prywatnym IP-kiem, czyli który łączymy się po VPN, tu mamy dostęp do wszelkich usług na backendzie w IBM Cloudzie. I tak zwana managementowa sieć używana na przykład, jeśli chodzi o wspomnienie bare metala, czyli na przykład chcemy się połączyć do maszynki, zanim wystartuje OS, czyli te usługi typu IPMI, coś w rodzaju Hapoxio Island, żeby móc się połączyć zdalnie do serwera i móc de facto coś już tam wcześniej sobie zrobić. Obydwie są publiczne i prywatne, są od siebie fizycznie odseparowane. Maksymalnie 2 razy po 10 gigabitów na publiczną i 2 razy po 10 na prywatną sieć. Co ciekawe, ruch wewnętrzny po sieci prywatnej między data centers jest zalany. Coś, co nasze wyróżnia nasze od innych AWS czy też Azure. Także wszelki transfer, który sięga sobie po prywatnej sieci między naszymi data centers jest free of charge. Okej. Pomiędzy data center, czy pomiędzy data center? Także cross-regionalnym, tak naprawdę. Tak. Wyszukiwarce, księgarni, ruch między data centrami de facto też jest za darmo, dopóki jesteśmy w ramach jednego regionu. Natomiast ruch cross-regionalny w wszystkich innych cloudach jakieś tam opłaty naliczą. Tutaj mówimy o ruchu. Co ma na przykład świat, tak? Australia, Europa, Stany. Bez co ma na przykład znaczenie, to wspomnę, offeringi odnośnie backupów cloudu czy storage, kiedy sobie jest jeden typ tego offeringu jako cross-regional, w którym sobie dane śmigają między trzema różnymi data center i wszystko jest free of charge dla klienta, ale to za chwilkę. Jeśli chodzi o tą warstwę infrastrukturalną, czyli mamy przygotowane maszynki już dedykowane dla certyfikowane dla SAP-a. Bare metal, który ma sobie wspomniany, mamy przygotowane dedykowane maszynki z dodatkowymi kartami graficznymi NVIDIA. Przydają się chociażby fani kopania Bitcoin, na pewno mogliby zużyć bardzo dobrze taką maszynkę. Wspomniany Power. Architektura Power na Open Powerze zrobiona, aczkolwiek nie mamy tam systemów IEX, ale to jest na tej ofercie, na jakimś Linuxie, także Linuxie, SUSE, czy tam jeszcze pamiętam. Jeśli chodzi o rodzaje bare metali, tutaj mamy pojedyncze, podwójne, poczwórne sokety, jak i jeśli chodzi o SAP-a zwłaszcza. Do bodajże 60 fizycznych korów, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli chodzi o rozmiary raków dla poszczególnych serwerów, aż po 40 dysków twardych możemy dodać. To było między innymi używane, były kiedyś takie storage appliance dostępne, w którym można było sobie użyć takiego fizycznego appliance'a, który wystawiał storage pod już takimi interfejsami dla zdeployowanych maszyn. Jeśli chodzi o dyski twarde dostępne, jest to SSD z SATA, jak i te wspomniane karty sieciowe. Jeśli chodzi o SSD na przykład, każdy wirtualny serwer, czyli te wirtualne maszyny własnych hypervisora już zarządzane przez IBM-a,
Mamy do wyboru m.in. lokal storage, który jest na bazie SSD. Do tej pory był to SATA. Także w tych starych data center część nadal jest na dyskach SATA, a te nowe wirtualne serwery już są z lokalnym storage'em na SSD. Także to mogło powodować pewne problemy, na przykład taka ciekawostka. Pierwsze data center IBM Clouda w Amsterdamie, pewien klient właśnie używał tam wirtualnych serwerów w swoim solution. Aktualnie jest tam też drugie data center, na którym już przed lokalnym storage jest na dyskach SSD. I był taki problem, że nie mogliśmy odkryć, dlaczego. To jest historia kolegi tutaj z Holendra, który nie mógł powiedzieć, dlaczego środowisko produkcyjne, ten pierwszy data center, jest o wiele mniej wydajny niż dev test w tym drugim, nowym data center. Dopiero po jakimś czasie okazało się, że ten local storage śmigał na SSD, na SSD-kach, a w tym pierwszym jeszcze na startup. Ale aktualnie jest to wymieniane, w każdym nowym data center jest to wszystko na SSD-kach. Tutaj takie krótkie podsumowanie. Czy software IBM Cloud się chwali, że jeśli chodzi o compute i RAM, nie ma żadnego over subscription, czyli jeśli chodzi o CPU przypisany do wirtualnej maszyny, jest to połowa fizycznego core'a, traktowany minimum 2 GHz. Aczkolwiek na etapie zamawiania nie wiemy, jaki to jest konkretny procesor, jeśli chodzi o przypisany procesor, to wiemy jaki, ale później można to już samo sprawdzić. Jeśli chodzi o rodzaje wirtualnych serwerów, aktualnie jest to nawet troszeczkę już inne z uwagi na to, że cały czas offering IBM Clouda zmienia się bardzo szybko i jest to już troszeczkę inaczej, także może od razu pokażę Wam, jak to wygląda w rzeczywistości. Czyli jeśli klient zamawia sobie jakąś usługę na IBM Cloudzie, zaloguje się już, dostaje pierwsza na maila, zaloguje się, widzi przed sobą taki oto portal. Czyli jeśli chodzi o wspomniane wirtualne serwery, mamy oto coś takiego. Już się troszeczkę zdezaktualizowało, ponieważ cały czas serwisy są na bieżąco aktualizowane. Także aktualnie wygląda to w ten sposób, że mamy tak zwany publiczny, dedicated. Czyli dedicated oznacza, że host, na którym sieć ten wirtualna maszyna, jest dedykowany tylko dla nas. W przypadku public, wirtualnego serwera, compute jest szerowany z innymi klientami. Jeśli chodzi o transient, to jest ciekawy rodzaj, w którym klient jest ostrzegany, że compute, z którego brane są zasoby na te wirtualne maszyny, jest takie ryzyko, że może zostać ta wirtualna maszyna zdeprowizowana, ponieważ ona jest sporo tańsza, przez to, że jest brana z zasobów, które są, powiedzmy, zasobów przeznaczonych dla innych klientów w pewnym czasie, także mamy to z tego typu ryzyko. Potocznie zwane instancjami spotowymi. Tak, także w przypadku, gdyby taka wieka, która jest tańsza niż inna, miała zostać zdeprowizowana, klient dostał leży 3 minuty wcześniej warninga. Tak, ale za to wielko jest tańsza. Jest, subskrybuje się do API Notification, ostatnio 2 minuty warning i można zareagować. Tak? Zresztą instancje spotowe z definicji, nie kładziemy tam workloadów, które jakby coś nam się stanie, tak? Z tego powodu, że maszyna zniknie. Ale to tak jak no pierwszy nie ma co ukrywać, nie wymyślił to AWS, oni mają troszkę bardziej zaawansowane mechanizmy, można tam sobie bidować na określoną kwotę, jaką chcemy zapłacić. Kto da więcej, nie? To dostanie tą nieużywaną pojemność. Natomiast tu, co jest fajne, że tak naprawdę oprócz tego, że mamy tą potencjalnie notyfikację i wyłączenie,
są to w pełni funkcjonalne maszyny, czyli nie ma żadnych ograniczeń co do ich scope'u, one są podłączone tak samo jak normalne maszyny, czyli nie ma ograniczeń żadnych throttlingu na sieci, więc można z nich przy założeniu, że możemy jakby ten workload utracić, nasza aplikacja jest w stanie to przeżyć, to korzystać dokładnie tak jak z każdego innego typu komputera. A to z tym w cloudach różnie bywa, na przykład w Azure te instancje typu spotowego można korzystać tylko z typu patchowego, więc to też różnie w cloudach bywa. Dokładnie tak jak wspomniał, jeśli chodzi o API, aktualnie IBM Cloud obsługuje ponad 4000 różnych API, także możemy bardzo wygodnie sobie zarządzać wiankami z poziomu API. Jeśli chodzi o tą czwartą, typ reserved, czyli klient podpisuje umowę bodajże do 3 lat, że będzie używał danej klienta, jego zasoby są przypisywane, deklarowane dla klienta i nie zostaną mu zabrane w żadnym w tym okresie. Ale płaci mi tak za miesiąc. No, główna różnica w stosunku do płatności reserved, na przykład w AWS-ie, jest to, że nie ma płatności z góry. Dokładnie. Tutaj ciekawa funkcja billing. Możemy skupić sobie taką wirtualną maszynę na godzinę, czy też na miesiąc. To samo jeśli chodzi o fizyczne maszyny. Aczkolwiek wtedy ich liczba dostępnych konfiguracji jest troszeczkę mniejsza. Placement grupa. To jest taki nowy ciekawy feature, który pozwala nam upewnić się, że dana wirtualna maszyna będzie na innym fizycznym hoście niż inna. Czyli możemy sobie tworzyć taką placement grupę bodźcie do 5 VM-ek w jednej i wtedy mamy pewność, że dane 5 VM-ek jest na oddzielnym hoście. To jeśli chodzi o HA tego typu rozwiązania. Tutaj możemy wybrać sobie data center, w którym będzie zdeployowana nasza wirtualna maszyna. Jeśli chodzi o europejskie data centers, najbliższa Polska jest aktualnie Frankfurt, ale dostępny w wielu innych miastach. Jeśli chodzi o profile wirtualnych maszyn, oprócz takiej typowej balanced, czyli liczba CPU, RAM, etc. jest na zbalansowanym poziomie, mamy też inne profile, dzięki którym mamy na przykład więcej RAM, czy też bardziej skupiony na RAM, czy też komputer. Nie strasz tymi cenami GPU. GPU to bardziej dla fanów Bitcoin. Tu jeśli chodzi o ile można GPU dorzucić? Tak z ciekawości, jedna albo dwie karty. Tak, to są maszyny wirtualne, tak? Czyli tu dostajemy wirtualne GPU. Natomiast w przypadku bare metali do 2 kart i tak naprawdę to się oczywiście też różni per data center. Jakie to są karty? M60, P100 i B100. Tylko tak jak mówisz, w różnych data centrach może być różnie z dostępnością. Czasem po prostu przeszukać. Natomiast są już B100 teraz są generalnie rolloutowane do większości nowych data centrów. Są szerowane na podstawie profilu. W przypadku bare metali są to dedykowane karty. Całkowicie dedykowane. W przypadku maszyn wirtualnych w praktyce jest taka sama zasada jak z wątkami, czyli jest no tam po cenie widać, jest konkretny, jeśli powiedzmy maszyna ta pod GPU ma one chyba mają 384 giga, więc jak bierzemy maszynę 192 giga, to dostajemy jedno GPU w praktyce w całości. Czyli jakby kawałek serwera jest proporcjonalny do kawałka GPU, który w danej maszynie wirtualnej dostajemy. Dokładnie. Jeśli chodzi właśnie o to, całe środowisko jest dedykowane dla nas. Także pod tym względem jest to bardzo elastyczna oferta. Jeśli chodzi o warstwę software'ową, mamy sporo opcji, jeśli chodzi o preinstalowane systemy operacyjne, również Microsoftowe. Na tym właśnie możemy sobie preinstalować sporo różnego softu, zaczynając od Firewall, kończąc na bazach danych. Tutaj jeszcze z ciekawych, oczywiście jeśli chodzi o storage, mamy do wyboru lokalny storage na danym hoście, na którym jest ta sama VM-ka. Aktualnie wszystkich nowych data center są to SSD-ki, również sam storage podpływa w skali
jako ciekawostkę bodajże schodzi na rajdzie 10, jest ten lokal zrobiony. Tak, no marginesie, ten sam storage nie jest podłączany jako iskazji do systemu. Ten jest jako direct attached z Xena. Okej, okay, to Android jest sam po iskazji do tak. Jeśli chodzi o warstwę kart sieciowych, mamy do wyboru, jeśli chodzi o dźwięki aż do 1 gigabita. W przypadku Bernitei do 10 gigabitów w wersji podwójnej. Jeśli chodzi o wirtualne serwery, mamy taki nowy, fajny wydział security grupy, czyli możemy już na etapie deploymentów wirtualnego serwera wybrać sobie, jaki ruch sieciowy może po prostu docierać do naszej linijki, jeśli chodzi o publicznego, jak i prywatnego IP-ka. Także poczynając od całości po konkretne protokoły. Można edytować, jeśli tak nie ma własne. Tak. Tak naprawdę jest to taki typowy firewall na poziomie wirtualnego interfejsu. Jedyne ograniczenie to jest do 5 security group na interfejs, ale biorąc pod uwagę, że custom security grupy mogą mieć wiele reguł, że to nie jest ograniczenie do pojedynczej reguły, no to tam tak naprawdę można sobie zrobić coś więcej. Z praktyki, to jesteśmy na meetupie, więc może trochę też praktyki. Miałem sytuację niedawno, że klient był taki dość specyficzny, bo dość często atakowany. Pomijając, co to za klient i dlaczego atakowany. No to za podaniem tam powiedzmy 3 security group i te ataki, które cały czas w niego szły, powodowały, że no nie dodawała się technologia. Niestety security group mają to do siebie, że działają na poziomie hypervisora i jak jest naprawdę duży atak idzie, to potrafi to skutecznie unieszkodliwić ruch sieciowy. A faktem jest, że i tak był atakowany, więc te DDoSy i tak pewnie by spowodowały mniejszą, większą niedostępność tej maszyny. Natomiast no, dla tego klienta jedynym wyjściem było przesiąść się całkowicie na hardware. Czyli na serwery bare-metalowe, akurat na tym frontendzie, na tej warstwie i na hardware'owe firewall, bo rozwiązania software'owe nie sprzedawały. Jeśli chodzi o sprzęt DDoSowy, Ivy Cloud ma out of the box, ma takie zabezpieczenia. Ale to jeśli chodzi o samą infrastrukturę software'a. Okej. Okay. To przedstawiłem przed chwilą. O, to jeśli chodzi o KPO Computing. Tutaj mamy te karty graficzne, które są dostępne. Jeśli chodzi o te KPO sfokusowane, bermetale, czy to wirtualne. Są też dostępne maszyny na architekturze Power na OpenTele. Tutaj takie krótkie podsumowanie software, który jest dostępny, jeśli chodzi o moment preinstalacji, czyli możemy mieć gotową maszynę z preinstalowanym software, czy to OS, Hypervisor, czy jakieś dodatkowe software w postaci Passport. Jaki wygląda dodatkowy usług? Zaczynając od Content Delivery Network, czyli jest zwłaszcza jeśli chodzi o klientów o charakterze globalnym, czyli tak, aby zoptymalizować latency z dostępu do danego serwisu. Dany workflow jest niejako cache'owany w notach na całym świecie w ten sposób, kiedy klient czy to ma dostęp do tego, czy to w Stanach, czy to w Europie, latencja jest po prostu minimalizowana tak, aby serwis jak najszybciej był po stronie klienta. IBM oferuje sporo opcji, jeśli chodzi o load balancing, poczynając o takich szerowanych load balancery na bazie Netscalera po gotowe, dedykowane appliance na bazie Netscalera DPX, czy to hardware appliance MPX. Dedykowanej linii, dedykowanego linii dla throughput, dedykowany dla danego konta w IBM Cloudzie w postaci Direct Linka, czyli klient może sobie wykupić do 10 gigabitów VA na maszynki, czyli musimy się podpiąć do data centers, czy to do tak zwanego point of presence. Najbliższe nasz
polski właśnie w Frankfurcie, ale podobno są już negocjacje z Comixami w Warszawie, ma powstać taki point of presence, czyli klient jako dzierżawy sobie tylko linię do danego popa i w ten sposób ma już dostęp do sieci prywatnej IBM Cloud. Przydatne zwłaszcza jeśli chodzi o migrację. Co ciekawe, klient też nie musi się zajmować kwestią zabezpieczenia tej sieci, ponieważ fizycznie jest już obserwowana od internetu. Ma opcję od kilkudziesięciu megabitów po 10 megabitów wersji H. Oczywiście, jeśli ruch sieciowy dociera do jednego data center i dalej do innych maszyn w innych data center, są potrzebne dodatkowe płatności, tak zwane global routing, to już minimum 3000 dolarów miesięcznie. Także to też nie jest taka usługa. Te wspomniane tytosowe usługi od Akamai. Jeśli chodzi o baterię. Przez to, że sprzedaliśmy dział laptopów, ja mam teraz obowiązkowe baterie. Kolega ma Maca, który wytrzymuje gdzieś nie będę mówił. Jeśli chodzi o wersję firewall, mamy do wyboru szerowane firewall bazujące na FortiGate, jako dedykowane appliance w postaci FortiGate'a, czy też niewspomniany tutaj appliance od Brocade'a, który się nazywa teraz Virtual Router Appliance, Vajata wspomniana. Czy to ten FortiGate, czy ten Vajata umożliwia firewalling tak zwany multiplanowy, z uwagi na sposób, w jaki data center IBM Cloudowe są zbudowane. Jedynie te dwa appliance potrafią obsługiwać ruch, firewallować przy większej liczbie VLANów. A teraz jeśli chodzi o VMware. IBM chwali się, że tak zwany VMware on IBM Cloud jest to offering, który daje nam cały VMware stack na bare metalu, zdeployowany nawet w 18 core. Czyli wszystko jest już jako zautomatyzowane. Jest tam krótka interakcja, to jeśli chodzi o kolegów, zwłaszcza jeśli chodzi o ludzi, którzy tam muszą pewne ludzkie rzeczy przełączyć, leży się w HA, także. Ale generalnie klaster do 18 godzin jest zbudowany dla klienta. Wliczając to opisana, NSX-a, wszystkie tego typu rzeczy. Plus dodatkowe rzeczy w postaci backupu, czy to serwisów do disaster recovery, na przykład Zerto. Taki klaster wyborowy możemy sobie wykupić nawet na miesiąc. Także nie można tego komitmentu na dłuższy okres. Mamy do wyboru opcję zrób wszystko sam, czyli de facto dostajemy tylko sprzęt z tym, konfigurujemy sobie wszystko samo. Ale mamy też opcję wstępnej z rekonfigurowanym klastrem Euro, który mamy do wyboru wpisana. Aktualnie najnowsza konfiguracja zawiera już tylko wersję na SSD-kach. Wcześniej była również z użyciem dysków SATA, ale aktualnie już pasuje tylko na SSD-kach. Jeszcze ostatni nowy offering związany właśnie z VMware na IBM Cloudzie. Jako że tak zwany Mission Critical Workload z tym był mały problem w IBM Cloudzie, ale aktualnie zostało to rozwiązane poprzez tak zwane availability zones i multi-zone regions. To będzie taki jeden fajny slajd. Chodzi o to, że IBM poczyni pewne inwestycje.
To nie możliwe, że z twojego laptopa tak szło. Przez HDMI, tak? Ten dźwięk tak przechodzi. Słuchajcie, to w to gniazdo nie działa. Dobra, jeśli nie, to będę musiał się bardzo szybko streszczyć. Wiesz co, no to gniazdo chyba nie działa. Ale to dobre jest, ja muszę powiedzieć, że muszę to wdrożyć u siebie podczas mojej prezentacji, więc jestem bardzo dobry jest. IBM poczynił spore inwestycje pod kątem infrastrukturalnym, tak aby na przykład między data centers w tak zwanym regionie, czyli na przykład na tym slajdzie mamy tu Londyn, czyli okej, Brexit Brexitem, ale i tak IBM ładuje sporo kasy, jeśli chodzi o UK. Powstają kolejne data centers, aktualnie w Londynie mamy już ich 4. Także są to data centry w obszarze Londynu, oddalone od siebie, jeśli dobrze mają około 50 max. Jeśli chodzi o infrastrukturę, latency między wszystkimi jest do 2 milisekund, jeśli dobrze pamiętam. I w ten sposób mamy takie oferty jak Mission Critical Workload on VMware, czyli możemy sobie zdeployować na przykład Stretch Cluster w stanie i w ten sposób synchronicznie replikować sobie dane do wisera dwóch sajtek. A także w ten sposób mamy środowisko na tak zwane Mission Critical Workload. Na tym slajdzie Abad Bizon to w praktyce fizyczny data center, budynek, a Lubicie to niejako rejon danego miasta, czyli tu Londynu. Ale również w Europie jest to zrobione w obszarze Frankfurtu, gdzie mamy trzy data center. O, tutaj jest mamy tą mapkę. Multi-zone region, availability zones. Storage. Jeśli chodzi o storage, mamy poza wspomnianym lokalnym na bazie SSD, mamy również oferki tak zwane Endurance Storage i Performance Storage, czyli środowisko sam zbudowane w praktyce na topowych macierzach. Możemy się do tego podpiąć po Haskali albo po NFS-ie. No, czemu nie ma limitu? Limitu jak najbardziej jest. Jak najbardziej jest, tak. To jest taki sam. Się blok storage. To jest kwestia IOPS. Prawdopodobnie, jeśli mogę, tylko założenie było takie, że jak DB2 to ktoś weźmie z clouda jako SaaS, a nie jako zinstalowane samodzielnie na blok storage. Ale być może to tylko moje takie założenie. Jeśli chodzi o IOPS, tutaj mamy taką elastyczność w ten sposób, że w zależności od tego, jak nóg jest duży, możemy sobie zdefiniować, ile IOPS-ów chcemy mieć na danym storage'u. Maksymalnie jest to 10 IOPS-ów na gigabyte, czyli przy maksymalnym 12-terabajtowym lumie, no to wychodzi ich całkiem sporo. Ale rzeczywiście są IOPS-y na samym storage'u. Proszę? 10 IOPS-ów miało ograniczone, 4 do 5. Tak, nadal jest do 4 tera. Tak, i o kilka data center, już wszystkie 23. A można jeszcze słowo, jak z decyzjami Oracle? Jeśli chodzi o Oracle, trzeba generalnie użyć konkretnego hypervisora. Za się mówimy, ale... To jest tak, storage nie wpływa na licencję Oracle. Tak. Jeśli chodzi o CPU, no to tak naprawdę albo bierzemy dedykowany serwer, bare metal, wtedy nie ma problemu, albo, co też część klientów robi, wiadomo, że to tam troszeczkę szara strefa, tak? Ale licencjonujemy całego hypervisora. Czy to jest VMware wtedy, czy to jest Hyper-V, czy cokolwiek, wtedy to nie ma znaczenia. Natomiast, no nie wiem, ja jeszcze ze swojej starej pracy obsługiwałem środowiska, gdzie było po prostu VMware'y, nawalone Oracle z overprovisioningiem i całe boksy licencjonowane Oraclem. Osobne klastry po prostu, tak? Osobne klastry, osobny vCenter, żeby spełnić wymagania licencyjne Oracle'a, bo się nie da inaczej, tak? O tyle czasu jeszcze Larry cały czas się nie zmusił, żeby... Znaczy, no mają swojego VM-a, ale jeśli ktoś
śledzi historię tego produktu. Ja popełniłem produkt na OVM-ie. Było to bodajże 8 lat temu. I wtedy to była wersja 3.2. Teraz jest wersja 3.3. 8 lat. Powinno dać jakby pokazać, jak bardzo jest to produkt rozwijany przez Oracle. Tak? Nie no wiadomo dlaczego. Tak? Oni mają swoją chmurę. Teraz robią bardzo dużo, żeby klientów, którzy cokolwiek myślą o tym, żeby się wynieść ze swoich lokalnych data centrów, ściągnąć do siebie i nie jest w ich interesie pomaganie komukolwiek uruchamiania Oracle gdziekolwiek indziej. Tak? Do tego jeszcze oczywiście będąc fair i uczciwym, trzeba powiedzieć, że odpowiednio wcześnie zarówno Amazon, jak i Microsoft zapewniły sobie umowy z Oracle, które pozwalają na subcore licensing. Tak, ale uwaga, jak wystarczy zobaczyć benchmarki, tak? To akurat Oracle bardzo sprytnie to zrobił. Bo tak naprawdę jak się odpala na AWS-ie jakiś workload oraclowy, to w praktyce dwa razy tyle się płaci za licencję Oracle'owi za tą samą moc obliczeniową. Tak to w praktyce jest stionowane. Więc dla Oracle'a win-win. A tutaj można byłoby pokombinować, tak? No bo VMware'a na przykład każdy sobie ustawi jak chce, tak? Może sobie skonfigurować sprzęt tak, żeby ten Oracle był wydajny. No i już Oracle'owi z tym nie po drodze. A, polityka. Kontynuując, tutaj krótki przykład rodzaju rozmiaru na maksymalnej ilości IOPS-ów, w jaki sposób jest to liczone, czyli w zależności od wysoko, od rozmiaru dola, ile ma IOPS-ów na danym sejrzu. Nie wiem, myślę, że tutaj później można spokojnie udostępnić, bo to są materiały publicznie dostępne. Dostępna encryption test, czyli enkrypcja dostępna out of the box, jeśli chodzi o end-to-end storage. Snapshot właśnie, możemy sobie kupić tak zwaną usługę snapshotów, co dedykowana przestrzeń, w której zapisywane są stany danego ruchu, czyli na przykład ktoś nam coś napisał, to możemy sobie wrócić do poprzedniej wersji pliku. Jest też wersja, jest też usługa replication, czyli sobie mamy dwa lony w dwóch data center, wykupione z tam przodu obydwu, to możemy sobie replikować tą przestrzeń tego snapshotu, czyli żeby mieć swojego rodzaju quasi in-ha. Cloud object storage. Coś, na co w tej chwili właśnie jakby zwraca dużą uwagę. Wcześniej IBM miał swój własny oferty, jeśli chodzi o Cloud Object Storage, ale niedawno, ale jeszcze stało, jak to zwykle bywa, IBM wykupił firmę Cleversafe i aktualnie Cloud Object Storage bazuje na Cleversafe. Czyli całe szczęście. Co ciekawe, ta nazwa, jeśli kiedyś właśnie IGOS to był kiedyś offering IBM-owy internetowy na OpenStacku, który został de facto zaorany po przejęciu innej firmy Blueboxa. Też na, taki private cloud na OpenStacku, który niedawno też został zaorany. Ale teraz IGOS skrót bazuje, jeśli chodzi o na IBM Cloud Object Storage. Tu mamy wersję on-premise, dedicated, jak i public. Jaką dyskusję posiadamy z public, jako ona jest najbardziej w tej chwili reklamowana. A tak ciekawostka, wiecie dlaczego to jest tak ciekawy kawałek chleba? Wiecie jaki jest tak naprawdę, jeśli chodzi o udział w rynku jakichkolwiek usług cloudowych? Pewnie wiecie, że Amazon jest największy, tak? To jest taki fakt, powiedzmy, niespecjalnie. Jaki procent swoich przychodów Amazon ma ze strójki? Ale Solita to jest de facto to samo, tak? Też zresztą pracuje na protokole S3. 60% przychodów z Clouda Amazon to jest strójka. To jest nieprawdopodobne. I ile oni zdołali u siebie przyjąć dane? Bo tak naprawdę to są dane, oni już tych ludzi trzymają za gardło. W dużej mierze. Wymigrowanie takiej ilości danych z Clouda, oczywiście to nie jest sam storage, jest cały ekosystem dookoła rozwiązania, ale tutaj są naprawdę duże pieniądze. Tak jest po prostu, bo to jednak jest obiektowy storage, także jeśli chodzi o szybkość, nie jest to tak dobrze performujący storage,
Mieliśmy kiedyś tego klienta w Danii, w którym chciał mieć rozwiązanie backup as a service. Jest taki oferty backupowy od IBM Spectrum Products z TSM. Może kojarzycie? Chcieliśmy zrobić cloudowy storage jako przestrzeń dedykowana właśnie na trzymanie plików. Ale kiedy zaczęliśmy to wszystko benchmarkować, okazało się, że jeżeli chodzi o restory tych danych, były bardzo, ale to bardzo nieprzewidywalne i trwało to czasami wieczność. Także jeśli chodzi o sensów. Kiedy ten projekt, tak na marginesie? Proszę? Kiedy ten projekt miał miejsce, o którym mówisz? No, to już to były rok temu, ale dwa. Generalnie, jeśli chodzi o cloudów, jeśli chodzi o sensów, jest przedstawiany jako świetny storage do wszystkiego. W praktyce nie jest już tak idealnie, ale oczywiście ważne jest, żeby sprzedać jak najwięcej. Jako backup, ale na cloud. Czy dlatego większość tych software'ów backupowych ma jakąś formę wbudowanych gateway'ów, nie? Gdzie przepakowuje odpowiednią, idealną paczkę pod charakterystykę ruchu. No i też nie oszukujmy się, jest kwestia paralizacji, jak dobrze backup storage jest w stanie wypychać wielosesyjnie, bo też jest trochę tak, że zależy tak naprawdę z jakiego wtedy oni skorzystali endpointu, jak duży tam był tak naprawdę fizyczny sprzęt. Półtora roku temu tak naprawdę zaczęły się implementacje. Dokładnie, ale tak żeby zdać sobie sprawę z historii. Półtora roku temu były pierwsze implementacje publiczne Clever Safe'a w IBM Cloudzie. W praktyce wiemy, że to było tam dosłownie parę serwerów dosłownie stojące na backendzie. To nie mogło być wydajne. Tak? Taki object storage, kiedy jakby jego rozmiar zaczyna rosnąć do petabajtu, bo teraz już mówimy o petabajtach, to tak naprawdę się samo skaluje. Bo tak zwanych modułów akcesorowych, to już jest taka wewnętrzna nazwa Clever Safe'a, jest stosunkowo więcej, bo przy każdych dodatkowych serwerach jest odpowiednia liczba tych akcesorów też alokowana. Więc w praktyce ja niedawno benchmarki widziałem i jeśli kogoś zadowala kwestia 2 terabajtów na godzinę prędkości odczytu, to można już robić backup na tym. Nie? I tu mówię akurat o Spectrum Protectie, bo to w każdym softcie też może być inaczej. Spectrum Protect Cloud, tym budowanym gatewayem, tą usługą. Wtedy byśmy zachwyceni. Nie, no, dajmy. Akurat jeśli chodzi o wydajność object storage'u, to jest trochę tak jak z kodem. 80% zależy od implementacji, od tego jak to sprytnie używamy. Bo można napisać kod, który każdy CPU rozwali. Pętelkę jakąś skrabną rzucić. Procesory 100% non-stopa, a niewiele robimy. Także tutaj trochę jest podobnie. To nie jest tak łatwe w obsłudze storage, jak nie wiem, blokówka typowa, że coś tam wepchniemy, jakieś randomy, to sobie poradzi. Nie? Bo już lata działa, ma cache'a odpowiednio zostało zoptymalizowane pod dowolną workload, a to niestety nie. Natomiast jeśli jesteśmy w stanie dobrze z tym rozmawiać, to nie jest tak źle. Wszystkie issue związane z performance'em storage. Podobnie, tak. To inny przykład. Kiedyś w software był dostępny taki appliance Qantas. Oj, nie, proszę. Nie, proszę. Okay. Nie mówmy o ziemnych stronach, historia i nie ma. Gdyński bank, w którym mam właśnie Qantas. Po jakimś czasie przy zamawianiu Qantas tego appliance, jeśli wybrałem na Dallas z tym appliance, taki wielki wykrzyknik, Bikosis zwrócił uwagę na w jaki sposób się to konfiguruje. Chodzi o to, że wtedy ten bank miał bardzo duży problem performance'owy z tym storage'em. Okazało się, że tam w zasadzie nie było SSD-ków, a SATy do ładowania, to wszystko się totalnie zatykało. Tam przypadało to do kilku IOPS-ów. W ten sposób powstały gigantyczne eskalacje od tego klienta. W koniec końców zaorali Qantastora i na end of storage, wydaje się, jeśli dobrze pamiętam, te wszystkie bazy danych z tego typu. A jak to u Was wygląda? To jest używany software file storage jako taki, jako główny, czy nie wiem, czy tak. Wise, co tam jest? Jeśli chodzi o te storage endurance performance, tak naprawdę do dzisiaj są tam etapy, fasy 8X. To nie najgorsze storage. Były kiedyś jeszcze komponenty, ale teraz tak naprawdę są to już metapy. Komponenty? Tak, tak. Ze swoich rozwiązań na tych nie, nie ma tam fałek. Ciekawostka, nie? Okay. Natomiast jeśli chodzi o storage software defined, to tak naprawdę na dzień dzisiejszy z
tych różnych opcji, które tam były rozważane, pozostał jako taki prawdziwie produkcyjny VSAN. No i tutaj bardzo zależy wydajność VSAN od tego, jak to skonfigurujemy, czyli tak, po pierwsze, czy wybierzemy... Właśnie, jak są konfigurowane? Czy ma się tak... Architektura referencyjna... Czy... Pytasz o VSANa, tak? Aha. Architektura referencyjna dzień dzisiejszy zakłada dwie disk grupy. Praktycznie, znaczy rozmiar disk grup, już jeśli chodzi o disk capacity, jest dowolny i on praktycznie nie wpływa na wydajność. Jedynym poważnym czynnikiem wpływającym na wydajność jest użycie dysku cache, albo bierzesz normalne SSD-ki i wtedy powiedzmy typowy workload przy parity policy, czyli write 5, przy włączonej kompresji dedupie, bo to też jest standard, oczywiście tu akurat u nas można to wyłączyć, nie? Ale załóżmy, że masz włączone, bo chcesz mieć więcej miejsca, to jest latency rzędu powiedzmy 4-5 milisekund przy typowych randomach, takich OLP-owych i IOPSy z czteronodowego klastra rzędu 120 do 150 kilo. Rozumiem. Natomiast... Rozumiem też, że klastry nie są współdzielone. Są. Są. W przypadku VSANa jest pełna konwergencja. Okay. Nie korzystamy z osobnych nodów. To zresztą z punktu widzenia licencyjnego byłoby strasznie zabijające, bo VSAN, to jak pewnie wiesz, jak się tym zajmujesz, to niestety trzeba licencjonować na wszystkie hosty, do których VSAN, z których korzystają z datastora VSANowego, a nie tylko te, które zawierają samą warstwę VSANową. Więc to trochę by nie miało sensu z punktu widzenia cenowego po prostu. Natomiast jeszcze, już kończąc ten wątek wydajnościowy, tam na prezentacji Jacka typów storage'u na końcu była taka śmieszna karta PCI optainowa. I jak sobie te optainy wybierzemy, i można to też zrobić już teraz w tym offeringu automatycznym, podczas tego automatycznego konfigurowania klastra można wybrać optainy, co prawda tylko dla serwerów Skylake'owych, no ale to też wynika z kompatybilności tych kart, to możemy zejść nawet z dedupem i kompresją do mniej więcej 2,5 milisekund, 2,5, 3. No i IOPSy nam rosną wtedy mniej więcej o 40%. Także sama tylko każda karta cache'owa na optainie zamiast na normalnym dysku SSD wystarcza. Ale jeśli zobaczycie sobie, a jest troszeczkę benchmarków tych kart optainowych, tam są teraz 760, więc też rozmiarowo zgodne z polityką VMware, jeśli chodzi o alokację cache'a, to zobaczycie, że tak naprawdę ten storage ma sam pojedyncza karta potencjalną wydajność rzędu 800 tysięcy IOPS-ów. Pojedyncza karta. A jak swap tolerance? Ile jest przewidziane? Plus 1, plus 2? To znaczy politykę już na poziomie VSANa determinujesz zawsze jako użytkownik. A, okay. To już zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Jak, no wiadomo, N plus 1, plus 2, plus 3 to są tak naprawdę polityki mirrorowe. Masz je dostępne, one będą cię kosztowały storage. Dobrze, ale jeżeli ja przypuszczam, to wyłącznie usługę storage'ową kupuję, tak? W tej sytuacji. A nie, to usługę storage'ową kupujesz, jeśli kupujesz jako Endurance lub Performance, kupujesz z NetApp'a, kupujesz Write Depot. Okay. I tutaj jest... Rozumiem, że VSAN to jest po prostu VSAN storage. VSAN to jest de facto VSAN na twoim środowisku konwergentnym, dedykowanym dla ciebie, tak? To też jest ten plus, że wtedy mówimy o rzeczywiście storage'u dedykowanym, że nie ma problemu współdzielenia storage'u z innymi uczestnikami cloudu. Natomiast w przypadku NetApp'a zawsze to był Write DP. Nie najgorsze. Endurance jest nie jako lepsze rozwiązanie, ponieważ klienta de facto nie obchodzi was, tak, to jest importu. Interesuje nas tylko ile ją przywrócimy i to wszystko. Jeśli chodzi o tego VSAN, to w zasadzie mamy takiego private clouda, public cloud de facto. Dedykowane środowisko dla nas. Mamy te referencyjne architektury, jeśli chodzi o VSAN, NSX, etc. Także oczywiście nie stoją na przeszkodzie, żeby postawić sobie i skonfigurować samemu własny konfig, ale mówiąc o tych referencjach, mamy je wszystkie zmarkowane, także wiemy, czego się spodziewać. Niedawno jest już dostępna usługa z Crash Cluster, jeśli chodzi właśnie o IBM Cloud, to co wspominałem w Frankfurcie i w Londynie. Co dotychczas było niemożliwe, z uwagi na przykład na brak kontroli Fiber Channel dostępnych w IBM Cloudzie. Ale wracając do Cloud Extension. Pytanie, jak się do tego zawina? W sensie, z VMware mogę się zawinać? Do KOS-a? KOS jest normalnie po reszcie, więc czegokolwiek co rozmawia po HTTPS-ie. I też jest ciekawostka, taki smaczek powiedzmy już praktyczny i użytkowy. Typowo object storage w clouda jest wystawiany na publicznych endpointach i kasuje za pen. Tak? Jak wyciągamy dane z object storage'ów,
płacimy za to. Tutaj można też podłączyć się do private endpointu, czyli jak mamy choćby małą wirtualkę w chmurze, tej konkretnie, to możemy podłączyć i nie mieć opłaty za bandwidth, wyciągając dane. Czyli mogę to montować jako przykład data storage? No, montowanie jako cloud object storage'u jako data storage jest niemożliwe, bo VMware nie wspiera protokołu S3 jako jeden ze wspieranych do data store'ów. Natomiast teoretycznie takie też były, pewnie miałeś do czynienia z takimi przypadkami, gdzie klienci byli na tyle rozrywkowi, że stawiali na froncie object storage'u jakieś gateway'e, tak? Jest trochę firm, które takie rzeczy robią. Tak, no, software'owe lub hardware'owe, no w każdym razie appliance, który cache'uje odwołania do S3, no do object storage'u. No i to jest okej, tylko że bardzo trzeba z tym ostrożnie, bo rozmiar cache'u ma znaczenie. Wiadomo, że backend będzie wolniejszy niż frontend, więc teoretycznie da się to zrobić, natomiast potencjalnie ja bym osobiście zaryzykował to tylko dla środowisk testowych. W życiu nie dla produkcji. No chyba, że ktoś lubi się budzić w nocy i dostawać telefon. Jak ktoś ma onkolę, może proszę? Jak ktoś ma onkolę, to może warto. Może. Chyba, że od tej strony podchodzimy, ale to, że ci ludzie nie decydują o architekturze, nie? Którzy żyją z tego. Jeśli chodzi o środowisko DPS, jedno mi się przypomniało, a jedno co do tej pory było lepsze na AWS w porównaniu z IBM Cloudem, to te VM-ki dostępne, tak zwane suspended VM, czyli dostępne tylko w określonym czasie, można było sobie de facto hibernować i wtedy człowiek tylko płacił za storage. Aktualnie jest dostępne już w IBM Cloudzie, także gdy startujemy ją ponownie, mamy ten sam publiczny IBIC, także jest to już zrobione out of the box. Nie trzeba żadnych kombinacji z API, jak to kiedyś klienci robili, że z użyciem API sobie skrywali storage, czy potem z użyciem API deployowali wiekę, żeby ją przekazać. Teraz od marketingu buduję ten przekaz, jeśli mogę. To jest tak, że jest lepiej i gorzej. Jak pewnie część z Was używa innych cloudów i wiecie, jak tam jest, generalnie faktycznie za alokowany storage nie płacicie, ale najczęściej, jeśli chcecie na przykład zachować konfigurację sieciową, trzeba się bawić z Elastic IP i trochę jest zabawy. Tak? To nie jest tak, że całość rzeczywiście konfiguracji zostaje. De facto z punktu widzenia clouda trochę jest tak, że powołujemy nową maszynę w przypadku AWS-a czy w przypadku Azura. Tutaj jest trochę inaczej. Faktycznie zapisujemy maszynę, i ona faktycznie jest totalnie niezmieniona, jest dokładnie wszystko to samo. Natomiast minus jest taki, że nawet jak nie użyjemy jej przez cały miesiąc w ogóle, to zapłacimy 25% kosztu miesięcznego tej maszyny, więc coś za coś, tak. Ale generalnie na plus. Tak. Sprint to było do tej pory. A, to na pewno. Jeśli chodzi o rodzaj cloudowych storage'a, standard Baltic Code. Tu mamy taki balans, czyli płacimy per gigabajt i jednocześnie za każdy request get put, w którym zapisujemy dane cloud storage'u. Czyli w przypadku standard płacimy ciutkę więcej za gigabajt, ale mniej za request. W przypadku convolt płacimy mało za gigabajt, jednocześnie więcej za każdy request. Czyli to się bardzo przydaje, jakoś tam backupu, archive, tego typu rzeczy. I tutaj bardzo fajny feature, co nasz zdecydowanie odróżnia od AWS-u Cross Region, czyli nasze dane są trzymane nie w jednym, ale w dwóch innych fizycznych data center. Czyli jest to naprawdę spora już podwójna redundancja, także nasze dane są o wiele bardziej bezpieczne. Trzech. To jest opcja domyślna, czy dodatkowo płatna? De facto, okej, ona nie jest dodatkowo płatna, ale jest dodatkowo płatna. Per drzwi jest więcej. Także w praktyce zapłacimy po prostu więcej za gigabajty, tak? Możesz ten, jak wchodzimy sobie do zarządzania obrzestorzym, każdy bucket ma swój plan. I plan składa się z dwóch opcji. Wersji odporności, czyli cross-regional, regional, local i planu tego, które pokazywał przed chwilą Jacek, czyli tam standard cold vault. Jest jeszcze ukryty plan AirChive. Można politykę rekwizacji włączyć, która na przykład po roku przerzuca na coś w rodzaju Glaciera. Jest zbudowany tiering. Jeszcze, to jest też nowa funkcja, której jeszcze tu na slajdach widzę nie ma. No, też jest nie tak szybko, żeby zbijać slajdy. Ale dla każdego bucketu definiujemy sobie osobną politykę. Jeśli teraz o koszty,
cross-regional jest generalnie, kosztuje 150% regionalnego. Czyli za fakt, że masz dane w trzech regionach i masz load balancer na froncie, jeden endpoint, płacisz 50% dodatkowo. Co jak sobie porównasz to z kosztem ewentualnym realizacji takiego samego scenariusza, na przykład na S3, i musisz ręcznie zreplikować do trzech regionów, zapłacić za bandwidth między nimi, za trzy instancje storage'u, to to już nie jest tak, strasznie. Dokładnie, wszystko idzie po prywatnych sieciach, to jest rąk dla klienta. Czy mamy takie pinerowe rozwiązanie z czasami RDO, tam się mający pewnie w zależności od ilości tego tutaj chciałbym pokazać kilka rzeczy w tym portalu, jako płynnie przejść do tego, co będzie nam prezentował Michał. Okej, bo do tej pory skupialiśmy się tylko na bardziej rzeczach infrastrukturalnych, etc., ale IBM Cloud oferuje sporo więcej niż tylko to, czyli szereg usług, dla których dawniejszy software, czyli infrastruktura jest tylko bazą pod te serwisy. Na przykład AI, sporo różnych fajnych czerw, jeśli chodzi o tak zwanego Watsona. Chociażby ten Watson Assistant, który pozwala nam zbudowanie chatbota, który można użyć, zintegrować chociażby z Facebook Messengerem, do tego dodać inne usługi. Mamy też speech recognition, speech to text. Text to speech. Także mamy sporo takich usług AI, jeśli chodzi o Cloud Native. Jest obsługiwany, aczkolwiek nie jest to na takim poziomie jak języki używają. Wiesz, Jacek, jaka jest poprawna odpowiedź? To zależy. Ale generalnie rozwijać. Translator wspiera język polski. Speech to text niekoniecznie. Dokładnie. I tutaj jeszcze fajny taki feature visual. Ale Watson Assistant działa w języku polskim trochę poprzez to, że jest troszeczkę language agnostic. Dzięki swojej architekturze. Tutaj chciałem wam pokazać. Nie pokażesz. Mamy sporo problemów z tymi kontami. Okej, już teraz się uda. O, jeśli chodzi o to konto, można bardzo wiele rzeczy robić za darmo. W zasadzie możecie zarezerwować bez karty kredytowej i wypróbować sobie te serwisy w tak zwanym planie light. Tutaj ten visual recognition, czyli ten Watsonowy usługa, która nam... Czym jest to? Ilością zapytań API, w zależności od usługi. Także możemy sobie de facto wypróbować usługę, ale jeśli chodzi o jakieś komercyjne zastosowanie, to już wypada. Czy taki hint, to nie wiem, czy będzie czas, żeby to pokazać. Zobaczymy, jak to demo nam dzisiaj wyjdzie. Tak naprawdę, jeśli zaczynamy z takimi zabawkami jak AI, to warto zaczynać nie z samej usługi, no bo to jest jakieś API, tutaj niewiele z tego uzyskamy organoleptycznie, tylko zacząć sobie od czegoś sensu Watson Studio. To też tam jest w tej sekcji AI, a Watson Studio jest de facto taki combine do wszystkiego związanego z machine learningiem i deep learningiem. I to jest całe takie zintegrowane środowisko, gdzie możemy zarejestrować sobie źródła danych, podpiąć jakieś zewnętrzne bazy, wepchać statyczne pliki na object storage, jakby skatalogować swoje źródła danych potencjalnie do różnych operacji machine learningowych, ale zawiera na przykład też graficzny interfejs do Visual Recognition. I tam możemy trenować, możemy ładować paczki plików, możemy tworzyć swoje klasyfikatory. Takie projekty nawet w Polsce, Polska też nie gęsi, też ma swoje projekty oparte na AI, robimy i powiem tak, skuteczność jest zadziwiająco dobra. Mimo że ta usługa, standardowo ten główny core działa na customizowanym takim hardware'ze w Stanach, Dallas. To nie jest na standardowym sprzęcie x86 działająca usługa. To udało nam się parę ciekawych projektów nawet tutaj zrealizować. Może nie mogę o szczegółach za bardzo mówić, ale na przykład tak wydaje się trudna do zanalizowania kwestia jak jakość węgla wykopywanego na
automatyczna ocena jakości węgla na podstawie obrazu tego węgla, tak? I powiedzmy 91-92% skuteczność kategoryzacji, klasyfikacji jakości węgla według tam powiedzmy takich typowych szeregów jakości tego produktu. Więc doświadczenia są takie, że o ile chodzi o publiczne klasyfikatory, czyli tam rozpoznawanie twarzy, znanych osób i tak dalej, to nie będę ukrywał. Microsoft pewnie ładniej pewne rzeczy rozpozna, czy Amazon. Natomiast jedna rzecz, zarówno Google, jak i Microsoft, jak trenujecie, to trenujecie ich publiczne klasyfikatory. Dokładacie się do ich de facto wartości, którą ich potem engine publiczny oddaje, tak? Ale nie ma żadnej jakby własnego bagażu wiedzy, tak? A tutaj przy każdym trenowaniu i generalnie firmy najczęściej wybierają trenowanie prywatne, że trenują swoje klasyfikatory i te klasyfikatory nie są w żaden sposób dostępne publicznie. Czyli jeśli ktoś ma jakiś pomysł, wytrenuje swoje, to potem nikt z tego nie może skorzystać oprócz. A publiczne też macie? Proszę? Publiczne też. Publiczne też są, oczywiście, można się dorzucić. Są też takie typowe publiczne, jak tam jedzenie, psy, znane osoby, no ale to są takie, powiedzmy, typowe rzeczy. Natomiast tam, gdzie jest wartość, to są klasyfikatory prywatne. Może tak, zostawię kwestię z uwagi na issue z tym kodem, zostawię kwestię demonstracji, które wczoraj już Michałowi. Dla ciekawostki udało mi się wytrenować postacie z polskich kreskówek i odróżniało Reksia od Wolka Loka. Tego nie wiem. Znaczy, śmieszne było, bo patentowałeś? Dość mocno było tak, że spodenki, bo Lolek to była generalnie postać spodenka, taki charakterystyczny, więc potem udawało mi się go szukać trochę, że wrzucałem postać inną. Ja wiedziałem, że to był Lolek. Nie, Reksia nie przebierałem, takich cosplayów nie robiłem, ale generalnie no ja wrzuciłem mu po 15 obrazków z każdego klasyfikatora. Czy było wrzucić tylko jemu humor? Tak, no wtedy, ale to by raczej odróżnił. No żart żartami, ale można się bawić. I do tej, nawet ten darmowy plan Night do takich zabaw w zupełności wystarcza, bo tam zdaje się mamy do, paczki do 250 GB i chyba do 200 zapytań dziennie. Oczywiście, tak. Nawet na koncie Light możemy tworzyć swoje własne klasyfikatory. To ostatnie kilka slajdów, bo chciałbym przejść do tego, co Michał będzie prezentował właśnie wasy Cloud Native, czyli również developmentu do Lightning Cloud daje nam sporo różnych fajnych serwisów, jeśli chodzi o development, czyli ten wspomniany Cloud Foundry, czyli gotowe środowisko dla deweloperów. Mamy własny odpowiednik usług Kubernetes zaczynamy kontynuowanie. Także chciałbym tutaj już przejść de facto do następnej części, którą już będzie prezentował Michał, bazując na jednym z startup kitów. Także dziękuję za uwagę.